ta gra wydaje mi się, że przeżywa podobną rzecz jak Fortnite, naprawdę. Jakby Fortnite, jakby na tym wyższym szczeblu, jak już tam się chociaż przebijesz przez taki podstawowy chłam i dojdziesz do jakiejś takiej nawet średnio zaawansowanej rangi, to już jakby wymijasz większość ten, bo wydaje mi się, że w Fortnite, tak samo jak i w tej grze, jakby 90% osób to dzieciaki, tak? 80-90% jestem z czystym... Z czystą ręką, tak mógłbym powiedzieć. Dobra, 80 to są takie dzieciarki, takie dzieciaczki, nie? Że to nie jest młodzian, który chodzi do gimnazjum, czy tam do 8-6 klasy, coś tam. Tylko takie dzieciaczki. Stąd też, jeżeli grasz na low rankach, to grasz po prostu na ludzi tak typowo słabych, że szok. To jest na przykład, jak ty, Moniczka, mówiłaś właśnie, że też że tam... Że młode dzieciaki trochę tak se grają, ale to tak grają, że tak klikają, no nie wiem, jak ja sobie wyobrażam takie 10-12-letnie dzieciaki, no to jest jak w piaskownicy, no po prostu jedziesz te dzieciaki jak leci, chociaż trafiam się dzieciaki, które są dobre, jakby to nie tak, ale większość to jest tak poklikać, wiecie, ale to jest to samo, co na przykład Rock mówił względem swojego syna, nie, że jego syn teraz jest w przedszkolu, znaczy nie w przedszkolu, Boże, co ja gadam, jak jest w szkole, to każdy u niego w klasie gra w tego... w Fortnite'a, nie? I każdy w Fortnite gra, i to są takie dzieciaki, które coś tam klikają i dla nich, wiecie, 1-2 kile, to jest to wow! Tak grają Fortnite, im zamula i klatkuje. No, to też jest, to może też tak. Kupują skiny i Sylvanas, my queen! Ten, zobacz, jaki tu jest taki... Ale to jest taki głupi skin, serio, jakby... Ja bym nie wydał na to pieniądze, bo ten skin to jest takie... Serio, te skiny, nie wiem, coś w nich jest, że coś tam, coś... Nie wiem. Wydaje mi się głupie. Teraz skaczemy na crossroads, na skrzyżowanie. Na skrzyżowaniu fajnie się gra. Mam 0 winów. Tak, znaczy no to wiadomo, że... Znaczy, akurat to jest tak, że... Zobacz, że na 100 graczy, z 70 graczy to są dzieciaki, które ten... I dopiero reszta stawia jakiś tam opór, tak mi się wydaje. Chociaż mogę i pieprzyć głupoty. Orzesz w mordę. Jeśli ziomek mnie nie zauważył. Dobra. Boże, on miał łuk i kurde, nie używa go? Co za koleś? No, co mogę o tym powiedzieć, no? Koleś dał się zrobić jak totalny po prostu nupcz. No i widzisz, i kurwa nie ma gościa. Jezu, jakby normalnie piaskownicę miał rozpieprzać teraz. Dobra, jolo, jedziemy tutaj do tego, do góry. A weźmy, najpierw sobie zróbmy runkę. Coś tu jeszcze będzie na dole, zobaczmy. Dobra. Robimy teraz jeszcze potionki.
Raz, dwa. Ale go zrobiłem jak gówno, widzieliście? Rzuciłem mu tam minę, strzeliłem i trafiłem. I później ten, on się nadział na tą minę. Co za ziomek. Wow. Out fucking played, yeah. Aż mówię, nie pobiegnę, będę musiał zaraz go dobijać. A tu proszę. A tu proszę. Outplayed. Tej broni coś nie mogę zeskrapować. O. Naprawa pancerza. Outplayed, pluted. To niezłe. Czy ja tu jestem w strefie? Jestem w strefie. Ja to sobie mogę craftić i kurde craftić. Let's go! Prawie 70 graczy to dzieciaki. Ej, tych dzieciaków jest uzależnionych. No, to wszyscy są uzależnieni. To są dzieciaki, które nie mogą przestać. Zabierzesz im to, kurde. Rozwalą cię te na miejscu. Czas przeładowania. Pistolet trujący. Pierdzie, no ja dawno nie widziałem go. Ciekaw jestem, czy on jest dalej hit skanowy, czy go znowu zmienili. Zgnojed. Został zgnojd. Damn, son. No, jeszcze tu muszę parę skrapów zdobyć. Thanks, bro. Ja pierdzielę. Super, dostałem dobrą umiejętność, naprawdę mega dobrą. I ten łuk bije, pokchamp. Z niego trzeba trafiać w sumie. Nie, ale ten łuk bije, a jeszcze bije dodatkowo, bo jestem hunterkiem. Teraz zbieramy to, idziemy, kurde, złomed. Bo mam nieprzeładowane chyba, no. A mam czas przeładowania na perku zmniejszony. Mam szybkość ruchu i prędkość przeładowania 50%. Najfajniejszym perkiem jest perk z tarczą. Jest taki perk, który daje ci 20 punktów. O. To weźmy sobie to lepiej, no. 20 punktów armora na sekundę. Więc w sumie stoicie chwilę z jakąś zasłoną i nagle się okazuje, że macie full armor. Jest takie yeah. Czy skończyłem Spyro? Spyro jedynkę tak, dwójkę i trójkę jeszcze nie. Ale skończymy, spokojnie. Jak się tak zagrałem teraz. Upadek kłód. Dobra, wjedziemy chyba tutaj i zaliczymy posterunek, tak mi się wydaje. 31 graczy, to całkiem sporo. To całkiem sporo. Westernowa wioseczka, oj. Dobra, udało się. Ta siatka jest naprawdę spoko. Naprawdę fajne. Z tego co wiem, to tą grę zniszczyli poprzez duży system tarcz. I wiesz co, oni to zmienili. Ten system tarcz oni zmienili, teraz już nie ma armorów, czyli nie kraftujemy. Wcześniej w tej grze można było tworzyć sobie pancerze. Stopy, ręce. Klata i hełm. I w zależności od jakości tego pancerza, tyle armora dostawałeś. No i jeszcze miałeś jakość tych. Co to kurde miał być? Czy ja gram na boty?
Czy ja gram na boty? Wy to widzieliście? To wyglądało mi jak bot. Czy mi się wydaje, czy Hi-Rez w tej grze wprowadza boty po to, żeby ta gra żyła? Nie. Są boty jak nic. To akurat jest gracz, moim zdaniem. To jest gracz. Teraz zabiłem gracza. Wow. O, wow. Ale jazda, ty. Ale w sumie spoko z jednej strony. Znaczy... Spoko, bo wymiatasz, nie? Ale z drugiej strony, jeśli miałbym nie móc grać w tą grę, a teraz dzięki temu mogę. Trochę to takie oszukańcze, ale... Ja, ale mi to mózg rozjebało teraz. Totalnie. Dobra, jolo, nie będę tam ryzykował. Więc zaraz mnie zgnoi. To jest gracz też. Teraz to ja się zastanawiam, czy ja gram na graczy, czy gram na kurwa boty. O, fuck you, boy. To jest gracz. Magiczna, ciężka kusza. To też jest gracz. Ty, ja teraz muszę weryfikować, czy ja zabiłem ten. Flara jak w WoWie, no. Wow, Nexus gra na boty, on rozwala boty i on myśli, że jest dobrym graczem. Jak moja reputacja została normalnie zszargana w tym momencie. O pierdele. Rzeczywiście ta gra nie cieszy się jakąś szczególną popularnością, to fakt. I powiem szczerze, mnie też samego dziwiło to, że normalnie znajduje po 100 graczy. Wiedziałem, że są to jakieś wprowadzone zmiany, bo to jest spoko gra, ale... Ale no kurde... Bez przesady, nie? Ja pierdzielę. Że połowa graczy w Battlefielda to też boty. Ja bym się nie zdziwił. O pierdele, ale jazda.
Co? No, przełaź. Jakich tam natrafiałem? Boty czy nie, i tak dobrze gram. Jak odkrył Matrixa? A może wy wszyscy jesteście botami? Chat, spam 1, 2, 3, jeżeli jesteście botem. 3, 2, 1, jeżeli nie jesteście. Dobra, gdzie dwóch się bije, tam Nexuro korzysta. To są dwaj gracze. To są dwaj gracze na 100%. Kurwa, mag! O kurwa! Będzie win jak nic, kurde, 15 emilinacji, z czego kurde 14 to boty były. Nie, ta końcówka była na graczy. Ta końcówka to byli gracze na 1000%.